mosty pojawiają Station Starlight i witam w kolejnym odcinku Fairbair Space Program. Jak widzicie, zbudowałem statyw dalekiego zasięgu, który nazwaliśmy sobie zadaszem Czochraj Bobra Mark 1. Dowodzi oczywiście Adaś, Herman. Co mogę więcej powiedzieć o tym statku? No, zbudowałem w pierwszej wersji coś takiego małego, tylko że niestety zauważyłem, że jego job jest krzywo zamocowany, ale to niestety dopiero kiedy to coś znalazło się na orbicie. Więc później zakończyłem misję i stwierdziłem, że warto to przebudować. Przebudować nieco większe, bardziej wytrzymałe, może niekoniecznie wytrzymałe, ale na pewno takie, które poleci dalej i jednocześnie będzie nam dłużej służyć. Oczywiście do tego pojazdu będzie jeszcze doczepiony lądownik, ale jego muszę zaprojektować, stworzyć i tak dalej. To jest wersja 1.1 tego pojazdu, która w sumie najbardziej mi się podobała ze względu na jego rozmiar. Chciałem zamontować zbiorniki pod innym kątem, tutaj puściły chyba wiązania, za mało taśmy dałem, to pamiętam. Niestety. Pytacie, czemu buduję najpierw pojazd kosmiczny, a nie stację kosmiczną? Nie wiem, po prostu taki mam plan. A zużywanie stacji kosmicznej mija się według mnie z celem, gdzieś mamy tak paliwo docelowe, jak i silniki fuzyjne, które praktycznie zapewnią nam nieograniczone możliwości, a do tam pobywanie tego czegoś będzie odbywało się tak rzadko, że będzie nam się opłacało wysłać bezzawodowy tempowiec na orbitę, niż utrzymywać całą stację. Czy chciałem włączyć wszystkie silniki na raz, ale mi nie wyszło, bo zapomniałem, że pisałem tylko jeden. No i lepiej to zatrzeba się obrazy, czy ja nie mogłem trafić, wyłączyć ten silnik. Musiałem wszystko przerwać i cóż. Jest porzucę od nowa. To też nie jest zbyt szło. Jak widać, zaczęła się obracać wokół własnej osi i strasznie polibać, a i włączenia też nie chciały jakoś specjalnie trzymać. A i też zamierzam w ostatecznej wersji, chyba 5 czy 10, całkowicie przebudować ten statyw, zmniejszyć ilość paneli słonecznych tylko na jeden moduł. O, tu widać wstrząsy. Straciliśmy zbiornik po jednej stronie. Mogliśmy lecieć dalej, ale wolałem je. Mimo iż próbowałem wysłać się na orbitę. By po prostu sprawdzić, czy to w ogóle poleci, jeśli do czegoś Dobra, a tu... Tutaj się niestety eksplodowaliśmy. Nie wytrzymały włączenia. Mogłem zamontować spadochrony, ale niestety tego nie zrobiłem, bo po co? Cięcia budżetowe i tak dalej, i tak dalej. To jest wersja prawie ostateczna. Kolejna próba. Nie powiem wam, która, bo ich było dużo. Nasze ogólne przyspieszenie jest dość spore, ale jeszcze go nawet nie osiągnę. Nie będę nawet próbował rozpędzić się, bo diabel spaduje do maksymalnej prędkości. Jeszcze mija się z celem, że prawie byśmy mieli napęd nadświetlny. Podobno da się tutaj, że zbudować statek, który rozwinie prędkość większą niż prędkość światła. Muszę to budować. Przez przypadek jedna część sobie leci przez układ słoneczny, a już właściwie go opuściła. Z prędkością większą niż światło. Tu nasza orbita dość powoli rosła i też tu się coś zaczęło dziać. Ponownie odpadły zbiorniki. Spowodowało dość nieprzyjemną sytuację. Próbowałem to ratować RCS-ami, ale jak widzicie nie wyszło. To jest już wersja ostateczna. Wielki statek na wybicie Kerbinu. Całkowicie poprawiony, gotowy, ze wszystkimi barierami. Myślę jeszcze o dodaniu modułu takiego zawodowego, wypasionego, i wtedy będzie już git. Tu pięknie wchodzi powoli, majestatycznie na jasną stronę planety. Pięknie widać. Księżyc, w tle, słońce. Zaraz powinien rozstawić panele słoneczne. Troszeczkę wtedy mi gra przylawowała. Tu przyspieszenie i przyszypowanie statku do wejścia na orbitę. Tu się coś stało, że silniki się nie chciały odpalić, ale to ja coś zepsułem. Ewidentnie. Tu rozstawione panele i tyle, wtedy posiągam orbitę. Już na nic sobie zostanie. Trzymajcie się i hej!